Naszkicuj wykres wielomianu. Aby naszkicować wykres wielomianu, musimy znać najpierw jego pierwiastki, czyli musimy wiedzieć, dla jakich x wartość wielomianu wynosi 0. Czyli po dwóch od x podstawmy 0. Dostaniemy 0 to jest 2 razy 3x plus 9 do potęgi piątej razy 5 minus x i razy x minus 7 do potęgi drugiej. Zastanówmy się, kiedy iloczyn kilku liczb da nam 0. Oczywiście wtedy, gdy przynajmniej jedna z nich jest zerem. Czyli każdy z tych nawiasów musimy przyrównać do zera. Zwróćmy uwagę, że yy, aby liczba podniesiona do potęgi 5 dawała 0, to sama ta liczba musi być zerem. Czyli tak naprawdę wystarczy do 0 przyrównać to, co jest w nawiasach. Czyli mamy z pierwszego 3x plus 9 to jest 0, z drugiego nawiasu 5 minus x to jest 0, i z trzeciego nawiasu x minus 7 ma wynosić 0. To zwiążmy te równania, czyli mamy z pierwszego równania 3x to będzie minus 9, czyli x to będzie minus 3. Z drugiego równania dostaniemy, że 5 to będzie x. A z trzeciego, że x to będzie 7. W ten sposób otrzymaliśmy pierwiastki naszego wielomianu. W drugim etapie, nasze pierwiastki musimy zaznaczyć na osi, czyli rysujemy oś. I na tej osi zaznaczamy nasze pierwiastki, czyli minus trójkę, piątkę i siódemkę. Przicowanie wykresu zawsze zaczynamy od prawej strony, jednak musimy ustalić, czy zaczynamy od góry, czy od dołu. To zależy od tego, jaki jest znak współczynnika przy najwyższej potędze. Jeżeli jest on dodatni, to zaczynamy od góry, jeżeli jest on ujemny, to zaczynamy od dołu. No zobaczmy. Tu mamy dwójkę, czyli dodatnią liczbę. W pierwszym nawiasie przy X jest trójka, czyli znak współczynnika jest dodatni, czyli mamy plus razy plus daje plus. W kolejnym nawiasie przy x mamy minus jedynkę, czyli znak jest ujemny, czyli tu był plus razy minus, daje nam minus. I przy trzecim nawiasie, przy x jest znak dodatni i tak podnosimy to do potęgi drugiej, czyli niezależnie od tego, czy byłby tu znak dodatni, czy ujemny, to i tak po podniesieniu do kwadratu dostaniemy liczbę dodatnią, czyli mieliśmy plus razy plus razy minus razy plus. Nieparzyście jest minusów, czyli zostaje nam minus. Stąd wnioskujemy, że przy najwyższej potędze będziemy mieli znak ujemny, czyli rysowanie naszego wykresu zaczynamy od prawej strony, od dołu. Dochodzimy do pierwszego pierwiastka, czyli do siódemki. Siódemka pochodziła z tego nawiasu. Widzimy, że ten nawias jest podniesiony do potęgi drugiej. Czyli krotność tego pierwiastka, krotność yy, siódemki wynosi 2, co oznacza, że jest to pierwiastek parzystokrotny. Jeśli docieramy do pierwiastka parzystokrotnego, to nie przechodzimy na drugą stronę, tylko odbijamy się. Dochodzimy do kolejnego pierwiastka, jest to piątka. Piątka pochodziła z drugiego nawiasu. Ten drugi nawias był podniesiony do potęgi pierwszej. Oczywiście jedynki nie piszemy, ale wiemy, że ona tutaj jest. Czyli jest to piątka jest pierwiastkiem nieparzystokrotnym. W sytuacji, yy, kiedy docieramy do pierwiastka nieparzystokrotnego przechodzimy na drugą stronę. I wracamy do trzeciego pierwiastka, czyli do minus trójki. Minus trójka pochodziła z pierwszego nawiasu, pierwszy nawias był podniesiony do potęgi piątej, czyli do potęgi nieparzystej. Stąd też minus trójka jest pierwiastkiem nieparzystokrotnym czyli po dojściu do minus trójki przechodzimy na drugą stronę.